No to się doczekaliście pierwszego wideobloga na tym kanale. Niestety nie zacznę od dobrych wieści, nie zacznę od pozytywnych przesłanek i nie będę miał dla nikogo zbyt optymistycznych relacji. Dzisiaj udałem się na umówioną rozmowę kwalifikacyjną. W ogóle chciałem ponarzekać trochę na Januszy biznesu, którzy no jednak kultywują jakiś współczesny rodzaj wyzysku, jakoś wykorzystują tych swoich pracowników w takim znaczeniu, że będąc dużą siecią, marką, która ma zasięg no może nie ogólnopolski, ale ma swoją siedzibę w Warszawie i tam swoją filię, wątpię, że pomimo obciążeń fiskalnych, jakiegoś tam ZUS-u dochodowego, te firmy i tak sobie, umówmy się, wrzucają wszystko w koszta, bo biorą faktury na różne pierdoły i nie ma z tym żadnego problemu, żeby sobie tam kreatywną księgowością obcinać różne obciążenia, żeby wychodzić obronną ręką nawet z takich sytuacji pod kreską. Otóż z mojej wsi, której nazwy przez po prostu już litość wymieniać nie będę, były tam straszne problemy z dojazdami. Nie mogłem sobie nawet znaleźć żadnego środka lokomocji. Wszystkie autobusy były po prostu źle rozpisane. Jedne rozkłady przeczyły drugim. Chaos komunikacyjny w komunikacji lokalnej. Chyba władze o to jak zwykle nie zadbały w wystarczającym stopniu. Zresztą trudno się dziwić, władze zazwyczaj o nic nie dbają, bo nie muszą. Nie kierują się racjonalnym rachunkiem ekonomicznym. Nie mają z tego względu żadnych profitów, bo nie są rozliczani przez konsumentów, czyli podatników. Tak naprawdę to te pieniądze są marnotrawione i przeznaczane na zupełnie bezsensowne inwestycje, które nikomu się do niczego nie przydadzą. Ale wracając do transportu, no nie było żadnego sensownego kierunku, w którym mógłbym dojechać, żadnej sensownej platformy, o którą mógłbym się zaczepić. Próbowałem ani kolej, ani tak naprawdę PKP, prywatne tam sieci tych polonusów, transludów i co tam jeszcze nie wymyślono. Wszystko, co im po prostu system na łeb przyniesie. Ale niestety, koniec końców okazało się, że będę musiał wziąć taryfę. No, od 7 rano przestałem 2 godziny na mrozie, czekając na pociągi, które i tak nie przyjeżdżają, bo wewnętrznie sprzeczne były, mylące, wprowadzające w błąd dane pomiędzy internetem a fizycznymi tablicami na przystankach, rozkładami, i no, autobusy nie przyjechały po prostu. Zapłaciłem prawie 5 dych za taryfę, facet mi opuścił, bo tam musieliśmy stanąć chwilę, bo sam nie wiedział do końca, gdzie ma pojechać, bo nie znał tego miejsca, nie znał miejsca, gdzie dokładnie się ten zakład znajduje, więc musiał się wesprzeć trochę nawigacją satelitarną, GPS-em. No i koniec końców tam dojechałem. I wyobraźcie sobie, facet przez słuchawkę, nie będę nazwy firmy, żeby czarnego PR-u nie robić, tutaj ujawniać. Facet sympatyczny, przez telefon, w ogóle się dogadaliśmy. Mówił, że moje CV jest budujące, że mam aspiracje, że mam predyspozycje do wykonywania tego zawodu, że ma miejsce i umówił się ze mną na rozmowę właśnie w dniu dzisiejszym na 9:30. No, mamy teraz już 11, kiedy to nagrywam, bo trochę czasu minęło przez moje opóźnienie w skomunikowaniu się. To już nie wynikało z mojej winy w żaden sposób. I kiedy dotarłem na miejsce, to
sytuacja się diametralnie odwróciła o 180 stopni, nie zostałem nawet poinformowany. Dopiero do mnie zadzwoniono, że tam szefa nie ma na miejscu, że ktoś inny ze mną porozmawia w ogóle. Jakaś pracownica oddelegowana, że im wypadł nagły wypadek, mimo że byli umówieni, no to przecież wiadomo, że trzeba first things first. Są rzeczy ważne i ważniejsze, petenci są gdzieś tam na dnie, na trzecim planie w harmonogramie dnia, wśród najważniejszych zadań postawionych przed szefostwem. No bo przecież zatrudnianie pracowników potrzebnych na gwałt jest nieopłacalne, mija się z celem. Więc co, poszedłem, otrzymałem jeszcze telefon z pytaniem o oczekiwania finansowe. Jakby nie można było tego załatwić, nie wiem, w cztery oczy, na jakiejś poważnej rozmowie, a nie mobilnie, tak z doskoku. Bo to też mnie trochę zaskoczyło. To znaczy byłem przygotowany, że takie się pojawi. Ale, no słuchajcie, ja mam 2 lata doświadczenia w tym zawodzie. Kurde. No, daj mu Boże bezpieczne odratowanie, bo to karetka, więc odpukać, żeby tam się nie stała żadna krzywda człowieczkowi. W każdym razie, miałem taki nieprzyjemny incydent, że wcześniej to pytanie nie padło, wcześniej było pytanie tylko o to, czy jestem dyspozycyjny czasowo, czy jestem zmotoryzowany, no to niekoniecznie, bo jak sami wiecie, śledząc mój kanał, nie jestem jakimś przesadnym zwolennikiem prawa jazdy, co teraz zresztą pokutuję za to, cierpię za to, bo zaraz dojdę dlaczego nagrywam to w biegu. Pytano mnie, czy jestem palący, pijący, oczywiście nie, no bo wiadomo, straight edges, pełną gębą, czystość od używek i wszelkiego rodzaju uzależnień, więc tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia na tym, w tej materii. No i ja, jako że zajmowałem się, już parałem się wcześniej marketingiem internetowym, trochę SEO, trochę copywritingiem, że prowadzę bloga. Miałem tam pracować w charakterze pracownika biurowego, technika prac biurowych, czyli nic nadto może wymagającego, jakieś tam uzupełnianie treści na stronie internetowej, jakiś grafik, jakichś opisów, więc no, myślę, że każdy głupi mógłby się tym zajmować. Ale jednak troszeczkę już w tym siedzę. No i miałem prawo mieć jakieś wymagania, miałem prawo się cenić. Myślę, że 3 kafle, jakie sobie zaśpiewałem, to nie jest jakaś wygórowana kwota, to nie jest jakaś bająńska suma, na którą nie stać przedsiębiorcę z Warszawy, na którą nie mógłby sobie pozwolić, bo zaraz ola Boga jego firma upadnie i będzie bankrutowała. I będzie musiał zwijać interes i uciekać za morze do rajów. No myślę, że to raczej nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja rozumiem, że wysokie obciążenia fiskalne, że ubezpieczenia społeczne, ale nie dajmy się zwariować. To nie jest jakiś skrajny wymóg, żeby wypłacić komuś te 3 kółka, bo to jest taka kwota, myślę, w granicach rozsądku przeciętna. A ja też nie mam lekkiego życia, mam różne wymagania, mam różne potrzeby, mam raty na głowie do spłacenia, chcę się teraz usamodzielnić, wyprowadzić, zacząć prowadzić swoje gospodarstwo domowe na własną rękę, do tego potrzebuję wynająć mieszkanie, do tego potrzebuję mieć jakieś wyżywienie, rachunki, więc 2 to nie jest wystarczająca kwota, ja już pracowałem za 2, wiem jak to jest. To nie spełnia moich oczekiwań. No i co? I nagle ton rozmowy się zmienił z miłego i przyjemnego. Niby moje CV było w porządku, ale nagle wpisali mi do papierów, że nie spełniam wymagań. Nie spełniam wymagań. Tylko dlatego, że
sam mam wymagania, bo się cenię. Bo szukali frajera, szukali śmiecia, którego będą mogli wycyckać, wyzyskać, od którego będą mogli wydoić godziny pracy płatnej, po prostu za psie grosze, za nędzne kilka monet, które wydasz i tak kilka dni po wypłacie pójdzie wszystko na rachunki i żarcie. I będziesz żył jak wieśniak na najniższym poziomie, który nawet, który ledwo przekracza minimalną krajową. No jeśli komuś się uśmiecha takie życie, mi nie za bardzo, bo jestem młodym człowiekiem, mam pewne aspiracje, pewne plany, chcę się wyprowadzić, chcę jednak mieć jeszcze jakieś oszczędności do odłożenia, jakieś rozrywki w życiu, a nie wegetować jak śmieć na najniższym poziomie i cierpieć niedostatki z niedożywienia i halucynacje, więc nie uśmiechało mi się to za bardzo. I teraz, musząc się zawrócić na pięcie, zapłaciłem taksówkarzowi, a teraz muszę wracać z buta 7 km do domu, bo oczywiście z tej wsi pierdolonej, za przeproszeniem, bo już unoszę się gniewem, bo już jestem zdenerwowany, bo już idę chyba z 5 km, jeszcze mam ze 2. Nie ma żadnych dojazdów, najbliższy dojazd byłby o 14. Mi się nie uśmiechało 3 godziny siedzieć w miejscu. Te miejscowości w ogóle nie są ze sobą skomunikowane, bez własnego transportu to nie sposób się tutaj przemieszczać zupełnie. Ktoś może powiedzieć, to moja wina, było robić prawo jazdy, ale ono by mi nic nie pomogło w tej sytuacji, bo i tak jechałbym na próżno, wydawał na benzynę. Nie ma sensu się nad tym zastanawiać nawet, co by było gdyby.